Spotkanie lidera Prawa i Sprawiedliwości z mieszkańcami Wielunia odbyło się w minioną sobotę w kinie Syrena, tuż po wrocławskiej konwencji partii pod hasłem Polska sercem Europy. Poprowadziła je rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Głównym tematem spotkania były rzecz jasna wybory do Parlamentu Europejskiego. Niestety aż 27 lat minęło, kiedy byłem tu po raz ostatni na spotkaniu. Bardzo, bardzo wiele lat. Polska od tego czasu się zmieniła, mamy nowe problemy, ale ciągle jesteśmy, można powiedzieć, w drodze. W drodze do tego, o czym pewnie wielu spośród nas myślało w momencie, kiedy zmieniał się w Polsce ustrój, w momencie, w którym odzyskiwaliśmy wolność. Bardzo wielu spośród nas wierzyło wtedy, że Polska stanie się pełnoprawnym członkiem wszystkich wielkich organizacji europejskich, ale że także poziom życia Polaków będzie taki jak w zachodniej Europie, tej bogatszej Europie, tej, która miała dużo więcej historycznego szczęścia niż Polska. My musimy wygrać teraz także i dlatego, żeby wygrać później, żeby wygrać na jesieni. Ale te wybory europejskie mają także swoje zupełnie autonomiczne znaczenie. Po prostu jest rzeczą bardzo istotną, ilu będzie naszych reprezentantów w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. No i oczywiście jacy oni będą. Oprócz prezesa PiS na wieluńskim spotkaniu zabrał głos także Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, lider łódzkiej listy partii do Parlamentu Europejskiego. Jesteśmy państwem, który wnosi spokój, stabilność, dobre rządzenie, dobre rozwiązania gospodarcze, dobre rozwiązania polityczne, dobre rozwiązania socjalne, jak i umiejętność, jak powiedziałem, tworzenia koalicji międzynarodowych, zapewniania temu regionowi spokoju. To nie Polska, to nie region Europy Środkowej wnosi do Europy niestabilność, wręcz odwrotnie. Wnosimy stabilność, spokój, szybki rozwój procesy, których mogą nam zazdrościć inni. Będąc w Unii Europejskiej będziemy przypominać o wartościach, o tradycjach, o korzeniach chrześcijańskich, na których Europa była budowana od setek lat. Nie będziemy wnosić eksperymentów, ideologii, które będą dzielić. Będziemy przypominać o tradycjach, jak wspomniałem, które były budowane przez setki lat. W trakcie wieluńskiej konwencji zaprezentowano także kandydatów do Parlamentu Europejskiego z łódzkiego okręgu. W Unii, jeżeli się chce i potrafi, to można wiele rzeczy załatwić. To czasem są rzeczy drobne, czasem większe, ale one się składają w taką pulę, która naprawdę Polsce służy. Nam dobra, patriotyczna reprezentacja w Parlamencie Europejskim, możliwie jak najliczniejsza, jest potrzebna. Nasi przeciwnicy często mówią, no cóż, wy będziecie w marginalnej grupie, a my jesteśmy w najpotężniejszej, IPP, czyli tej dawnej, bo już trzeba dzisiaj używać tego słowa, dawna Hadecji. Otóż, szanowni państwo, oni tam są od lat, oni, to znaczy PO, PSL, no co dla Polski działali? Co dla Polski działali? Poza pewnymi sukcesami personalnymi. Te naprawdę nie mają większego znaczenia. W gruncie rzeczy nic. I dlatego tam potrzebna jest reprezentacja, która będzie częścią grupy, mam nadzieję, jest na to poważna szansa, zmieniającej układ sił w Parlamencie Europejskim, bo ten parlament będzie się pewnie różnił od tego poprzedniego. Może nie tak bardzo, jak niektórzy w to wierzą, ale jednak będzie się różnił. I to grupy, która będzie miała jednoznaczną, patriotyczną motywację, dużą liczbę członków i duże umiejętności.